Piątkowy poranek przy dźwiękach budzących się ptaszków oraz spoconych graczy na największym polskim serwerze pojawił się długo wyczekiwany wakacyjny event. Zostało dodane kilka ciekawych rzeczy oraz to co najważniejsze, nowy przedmiot eventowy, czyli Excalibur. Jest to miecz, który posiada jedyny w swoim rodzaju efekt ostrości 7, którego jedynym sposobem jest zdobycie przez otwieranie skrzynki skarbu, którą możecie zdobyć poprzez zebranie aż 200 zwoi na nowo dodanej strefie eventowej. W owej lokacji macie dostępne dwa różne sektory, zielony oraz żółty, gdzie zielony przeznaczony jest dla bambików ze względu na to, że nie tracicie tam itemów, a żółty dla prosów, no bo na logikę, tam gdy zginiecie, to wasz ekwipunek po prostu przepada. Jako iż ja jestem już starym dziadem, to postanowiłem pójść na łatwiznę i zakupić na dobry start trochę kluczy do skrzynki skarbów ze strony Anarchii. Ponadto, z okazji tak wielkiej aktualizacji, organizuję dla was konkurs na rangę GVIP, więc jedyne co musicie zrobić, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick. No i najlepiej by było, gdybyście dołączyli na mojego Discorda, link w opisie. Także co, ja skaczę w dół i zapraszam do oglądania. No i dobra widzowie, ja już tutaj wskoczyłem tanecznym krokiem na Anarchię. No i moi drodzy, został dodany nowy wakacyjny event, który był wyczekiwany chyba przez każdego gracza ze względu na to, że ostatnio rynek na Anarchii umierał. No i została dodana bardzo wyjątkowa strefa, obok której właśnie się w tym momencie znajduję, no i pójdę wam ją pokazać. To co najważniejsze, to dołączenie na tą strefę jest całkowicie darmowe. No i możemy sobie wybrać tutaj dwie strefy. Żółtą, gdzie jest ona nazwaną strefą wysokiego ryzyka, ze względu na to, że tracicie swój ekwipunek po śmierci. Także tą póki co sobie odpuścimy, a my dołączymy na strefę wakacyjną, zieloną, czyli dla bambików, można powiedzieć, że dla mnie, i na której znajduje się aktualnie 1230 osób. A dla porównania na takiej żółtej znajduje się tylko 130 osób, no ale tam grają prosy lub ludzie na niewidkach, którzy nie mają itemów. Także co, klikam sobie na zieloną, dołączam, no i nie posiadam wystarczających przedmiotów, to tutaj jednak coś potrzeba. A, blog arbuza. A, czy jednak ktoś potrzeba? Koszt wejściówki jest blok arbuza. Dobra, to sobie go kupmy. Dobra, na szczęście bloki arbuza tutaj są dosyć tanie. No i widzę, że gracze tutaj oczywiście już handlują tymi blokami arbuza. Proszę bardzo, więc co? Klikamy sobie tutaj jeszcze raz. No i dołączamy na strefę zieloną. No i tak ona się tutaj prezentuje. No i tutaj mamy oczywiście linię PvP, gdzie gracze mogą się już klepać. Tutaj na przykład są jakieś stiwki. No ale tutaj wiadomo, nie wiem czy nawet kile nalicza. Chyba nie nalicza kili. No ale dobra, wypijemy sobie potkę na stręcza. No i pójdziemy sobie poszukać tych zwoi oraz mobków. Czy takie w ogóle są. Dobra, więc wybiegamy ze strefy. Ja sobie jeszcze szybko włączyłem tutaj incognito. No i biegnie za nami jakiś stiwek. I czy zalicza kile? Nie, nie zalicza tutaj kili. Dobra, właśnie się tak zastanawiałem, czy będzie tutaj na tej strefie zaliczać kile, czy nie będzie. Chociaż tutaj jest jakiś diaksik, więc spróbujmy sobie tego diaksika na przykład sklepać. Zobaczymy, czy zakilnięcie takiego diaksika. Aha, on oddał kila. No i też nie dostaliśmy kila do statystyk. Okej, czyli pewnie dostaje się to na tej strefie kile, gdzie właśnie te itemy się traci. A tutaj wiadomo, no to tylko leci, że tak powiem, do niczego. Nam to nie jest przydatne, bo za kile też pewnie nie dostaje się w ogóle żadnego rankingu. W sensie w ogóle na serwerze nie dostaje się rankingu. No ale wiecie o co mi chodziło, że nie dostaje się tego do statystyk. O, jest tutaj właśnie pierwszy mobek, którego sklepaliśmy. No i zobaczmy, czy dostaliśmy zwoja. Nie, nie dostaliśmy zwoja. Ja nie wiem do końca, jak to działa właśnie z tymi zwojami. Widzę, że mi tu jakiś anarchiczny boba sklepie. No bo właśnie jestem tutaj bez incognito. Byłem i prawdopodobnie to incognito się jeszcze nie wczytało. No i tutaj mamy... Nie wiem, co to jest, moi drodzy. Dobra, nie wiem, o co tutaj chodzi, ale jest tu niezła awanturka. Ludzie to klepią. Nie wiem, nie wiem, o co tutaj chodzi. Czekajcie, to jest... A, skała faraona, dobra. Mamma mia, nie! Mój miecz! Co ja zrobiłem? Wyrzuciłem mój miecz! 45% obrażeń! Ja pierdykam! Nie, no to GG! Nieźle się zaczyna event. Ja pierdykam! Nie, no to katastrofa po prostu! Ja pierdykam! Przypadkowo nacisnąłem Q! Ja pierdykam! No to odwaliłem manianę. Myślałem, że uda mi się zebrać. No to ktoś ładnie ze mnie po prostu zarobił. Ja pierdziule! Dobra, ja może pójdę na początek otworzyć te skrzynki, a potem przetestować Excalibur, bo innej opcji tak naprawdę nie widzę. Idę na spawna. Ach, jestem aktualnie załamany. Nie będę tego komentował. Dobra, moi drodzy, jedynym sposobem, żeby mój miecz mi się zwrócił, jest tak naprawdę trafienie Excaliburu. Jeżeli go nie trafimy, ja sobie go w tym odcinku zakupię i przetestuję i zobaczę, czy on jest tak naprawdę OP, jak on ma być OP. Także co, mamy 10 kluczy do skrzyni skarbów, no i co? Myślę, że możemy sobie przejść do otwierania. Oczywiście tym najdroższym i najcenniejszym itemem do zdobycia jest Excalibur, na którego mamy 5% szans do zdobycia, no i fajnie by było również zdobyć elytrę. De facto na elytrę jest mniej procent niż na Excalibur, co jest trochę dziwne, ale te procenty na Anarchii moim zdaniem i tak są jakoś dziwnie działające, no bo tu macie 5%, tu macie 10% i nie wiem, to jest jakoś takie dziwne po prostu moim zdaniem, te procenty zawsze były w tych skrzynkach i to tak chyba nie do końca działa. No wiecie o czym mówię, bo pewnie sami otwieracie niejedną skrzynkę. Także dobra, otwórzmy sobie pierwszą skrzynkę bez animacji, 48 zaczarowań, nie fajnie. Do drugą otworzymy z animacją, no i tutaj... Hoksy? Serio? Boże, tragedia.
Z trzeciej skrzynki. O, jest Excalibur w losowaniu. Jest Excalibur, ale on nie wypadnie, bo będą to 64 file. Mamma mia. Nie, no to jest ista katastrofa, jeżeli mam być szczery. No i czy to będzie chociaż... Boże, 32 serca. Jejku, jaki tu leci syf z tego. Ej, dobra, szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że będzie aż taki do dupy drop. Myślałem, że tutaj będzie leciało coś lepszego. No ale jak my trafiliśmy, na razie nic wartego powyżej 10 koła. Znowu zaczarowania, matko boska. Dobra, mamy 4 ostatnie klucze. No i chciałbym chociaż trafić jakiś jeden przedmiot eventowy. Może chociaż te parawany? No właśnie, trafiliśmy parawany. A parawan jest to przedmiot, który odpycha przeciwników w twojej okolicy. Więc no jest to takie, wiecie, no raczej mało użytkowe. No ale chociaż pierwszy ten nowy przedmiot eventowy wypadł. No i dobra, losujemy dalej. No i tutaj widzowie wypadnie nam, moi drodzy... pet rodzynek. Okej, okay, wypadł nam nowy pet. Nie wiem, ile on jest warty, bo on szczerze mówiąc mało daje tych efektów takich ciekawych. 50% mniej czasu negatywnych efektów, stały efekt potki szybkości 2 i oddychanie pod wodą. No i zwiększany drop złowienia. No to jest takie, wiecie, dosyć średnie. No i dobra, zostały dwa ostatnie klucze tutaj właśnie do tej nowej eventowej skrzynki. No i czy to będzie Excalibur? Nie! Proszę, z ostatniej. Ojejku, już myślałem, że będzie Excalibur. Jezu, czemu tyle tych zaczarowań leci? Nie, no to jest taki wypełniacz tej skrzynki. Tragedia. Ja pierdykam. Nie, no szczerze, to kupa dropnęła. No i dobra, moi drodzy, po otworzeniu skrzynek nie udało nam się trafić Excalibura. Najtańszy aktualnie na rynku kosztuje 299k. Generalnie wydaje mi się, że pojawi się jakiś tańszy na rynku. No bo jak możecie zobaczyć, aktualnie na swoim koncie posiadam 314 tysięcy, więc tak naprawdę na ten Excalibur zużyłbym cały swój majątek. Także chwilę poczekam, może pojawi się właśnie jakiś tańszy, no i wtedy go kupimy. Będę na taki po prostu czekał tutaj, także no poczekamy chwilę, jak nie, to kupię właśnie taki za około 300 koła. Dobra, widzowie, co ja się będę cackał? Kupuję ten Excalibur, no i tyle. Wierzę, że wbijemy 55% obrażeń. Także, moi drodzy, mamy kupiony Excalibur, no i generalnie, jak możecie zobaczyć, na tym mieczu jest tak, nie wiem, zwany w CS-ie stat track, gdzie nalicza wam aktualnie zabójstw, więc no nie wiem, fajnie wygląda ten miecz, trochę generalnie jest duży, bym powiedział, że gigantyczny on jest, więc muszę włączyć mini items, bo on jest za duży. Dobra, mini item zostało przeze mnie włączone, no i ten Excalibur w tym momencie wygląda dosyć śmiesznie. Możecie sobie właśnie zobaczyć. No ale dobra, mamy pustora staka tych właśnie zaczarowań, więc spróbujemy wbić jakieś, nie wiem, chociaż 40% na tym mieczu. Byłoby naprawdę zacnie, więc moi drodzy, no co? Bierzemy sobie te zaczarowania, klikamy na Excalibur, no i liczę, że wypadnie tutaj właśnie coś dobrego. Minus 10, 10, 18 i ostatnie 2% zaczarowań. Matko boska. Nie, no to jest katastrofa w tym momencie. No dobra, moi drodzy, chyba musimy kupić zaczarowania z rynku, bo innej opcji nie widzę. Mam co prawda tylko na swoim koncie 15 koła, ale może uda się jakieś kupić. Żeby, wiecie, chociaż było te 30%. Mogłem już zostawić te 25%, no ale jest katastrofa. No i zapomniałem wam, widzowie, wspomnieć, że to, co jest najważniejsze, to musicie wbić 100 kili, aby mieć właśnie dostępny ten ostrość 7. Wiecie, o co chodzi. Macie tutaj właśnie ten pasek na Star Trek, jak wspomniałem, no i musicie go wypełnić, czyli jest to chyba 100 kili, tak mi się wydaje. 100%, czyli będzie to 100 kili, albo, no tak chyba mi się wydaje, że jeden kill to będzie 1%, a jeżeli nie, to nie wiem w sumie, no ale raczej musi być to 100 kili, no bo 1000 kili to by było za dużo. Chociaż w sumie nigdy nie wiadomo, jak to jest na tej anarchii. Dobra, ogólnie na rynku jest taki problem, że nie ma żadnych zaczarowań. Zaczarowania lecą z tej skrzynki, ale wydaje mi się, że ktoś musi je chyba wszystkie wykupować, więc zobaczcie, ja za chwilę kupię sobie, nie wiem, chyba 6 zaczarowań i spróbuję tymi 6 zaczarowaniami wbić właśnie ten lepszy efekt ostrości, w sensie dodatkowych obrażeń, no bo jest tutaj straszna lipa. Nic nie ma, no zobaczcie to, kurde, no nie ma żadnych obrażeń na rynku, ja pierdykam. No gdzieś tutaj widziałem 6 obrażeń, gdzieś mi tutaj mignęło, tu są 2 obrażenia, tu jest 6 za 3K, dobra, kupuję to, bo innej opcji nie widzę. Dobra, proszę, 30%, 19, mam jeszcze 3, 20, dobra, z 20 możemy tepać. Okej, niech będzie te 20, ale musimy właśnie wbić tutaj te kile, więc za chwilę zobaczymy, czy właśnie na strefie eventowej te kile się zaliczają, więc ja sobie idę na strefę eventową, tutaj pyk, na zielono, oczywiście bezpieczną, no i zobaczymy, czy tutaj poprzez killanie graczy właśnie nam się będą nabijały te kile. Wydaje mi się, że raczej nie, ale warto czasami spróbować. No ale dobra, jest tutaj jakiś ziomek bez seta, którego będzie chyba najłatwiej tutaj killnąć, ten właśnie mokra kicia. Dobra, mokra kicia ginie i czy nam doliczyło? Nie, nie doliczyło nam killa. No to ja nie wiem, jak to będzie działało. No myślałem, że to na strefie eventowej będzie doliczać te kile. Dobra, to jest jakiś ziomal właśnie diaksowy, no i spróbujmy sobie tego typa tutaj sklepać. On ich bije co prawda z knoka tylko i wyłącznie. Dobra, on nie ma nawet killa ten typ. Ja tutaj jakiś dziwny efekt dostałem na chwilę. Dobra, ziomal ogólnie się ze mną klepie, tylko są niezłe lagi na tej strefie. No kurczę, dawaj gościu tego killa.
Dobra, padł ten typek? Nie, i nam nie doliczyło killa. No to ja nie wiem, o co tutaj chodzi. A tutaj jest na przykład taki Steve'ek. Rzućmy sobie do niego perłę. A, tu perły nie działają. Dobra, to ciekawe. Nie, no to nie wiem, widzowie, szczerze mówiąc, gdzie mam te kile nabijać. No bo jeżeli nie na tej strefie, no też nie zalicza. Okej, czyli to chyba tylko przy typaniu do graczy będzie naliczać te kile. No nie wiem, zaraz potypamy do graczy i sobie właśnie ten miecz potestujemy. Zobaczymy, czy on właśnie będzie nam te kile naliczał przy typaniu do graczy. Dobra, moi drodzy, więc ja już jestem sobie na losowych kordach. No i tak naprawdę zostaje mi tylko i wyłącznie dokupienie potki na siłkę, no i możemy lecieć z tepaniem do graczy. Także co, kupuję sobie potki na siłkę, wypijam sobie je, no i lecimy tepać właśnie do graczy. No mam nadzieję, że nie zginę od razu w pierwszym tepnięciu. Także co, klikam sobie TPA, no i szukamy kogoś tutaj właśnie na czacie, co by chciał mnie tepnąć. Generalnie z tego, co widzę, póki co jest tak duży spam z tej strefy eventowej, że jest to ogólnie tragedia, jeżeli mam być szczery. No i fajnie by było, gdyby administracja właśnie wyłączyła ten spam i żeby się nie pokazywało to, no ale co ja tam wiem. No myślę, że nie tylko mnie właśnie denerwuje ten spam na czacie, bo nic kompletnie nie widać. Dobra, tepnę do pierwszej osoby, no i uwaga, gdzie będziemy? Ktoś mnie zaakceptował? No jest to, że tak powiem, standardowy właśnie tutaj trap. No widzicie, gdzie ludzie po prostu od razu robią tak zwaną nemos od lewego. No po prostu leżakowanie tutaj, jak Tromba mówił na live'ie, przedszkolne leżakowanie. O, widzicie sobie takiego typa i on sobie leżakuje i nic innego w trapie nie robi. Ale dobra, udało się pierwszego killa zrobić właśnie z tym mieczem. No i czy teraz nam się kile zaliczyły? Aktualnie zabójstw jeden. Okej? To ciekawe, bo zrobiłem dwa killa, a naliczyło mi jednego killa, więc dosyć intrygujące. Dobra, chłop tam wrócił po swoje itemy, a my stąd idziemy. Zrobimy mu jeszcze taką norkę, żeby po prostu tutaj tej bazy nie miał. Może sobie tutaj właśnie zginie. Dobra, zaakceptował mnie kolejny ziomal. No i uwaga, co to będzie za trap właśnie w tym momencie? A jest jakiś zwykły tutaj słodki diaksik, tylko nie wiem, dlaczego ja perły nie mogę rzucić. Dobra, nie mam pojęcia, dlaczego ja perły nie mogę rzucić tutaj właśnie do tego słodkiego diaksika, który był tam do góry. No i on nam zlogał. Nie wiem, jakby ktoś wiedział, dlaczego perły nie mogę rzucić, to możecie mi pisać w komentarzu, bo nie wiem, zastanawiam się, dlaczego ja nie mogę rzucić perły. O, zalogował się ten ziomeczek, on nie wie, że ja tu jestem. Siema! Oj, biedny Steve'ek, taki słodki. Oj, nie wiem, czy mam go killać, czy go zostawić. Dobra, zostawię tutaj Matixa. Biedny Matix Pablo. Graj sobie, ziomeczku, nie będę cię killał. Ale no, z chęcią bym naliczył tutaj aktualnie zabójstwa do mojego miecza. No, ale trudno, no, nie będę cię killał. Żartowałem, jestem złym człowiekiem. Nie, no dobra, ziomal, nie będę cię trollował, nie będę cię killał. Masz, graj sobie śmiało, masz, zabuduję cię, żebyś był bezpieczny, no, a ja idę dalej. Okej, zaakceptowała nas kolejna osoba. Jest to ziomego niku Xeveren coś tam. No i uwaga, gdzie będziemy? Jest to standardowy po prostu tutaj trapik. Jest to jakiś tutaj Steve'ek, a jego kolega gdzieś słyszałem, że na dole chyba sobie właśnie tam leżakował, więc można powiedzieć, że również klasyk, ale doliczyło nam killa? Tak, doliczyło nam killa. I mamy 0,2%. Okej, czyli 10 killi to jest 1%, a 100 killi to będzie 100%, także spoko. Nie, czekajcie. 10 killi to będzie 1%. O nie! Ty, no to tragedia to jest w takim razie. Jeżeli... O nie! To trzeba zrobić 1000 killi, żeby mieć 100%? Mamma mia. O kurde, ty, no to lipa. Dobra, ja sobie tutaj poczekam na tego typa, co leżakował. Specjalnie na niego poczekam, żeby go tutaj killnąć, no i że tak powiem, zrobić mu z dupy średniowiecze, za to, że właśnie leżakował i przeszkadzał w trapie. Dobra, bo tu był jakiś zewciu. Dobra, muszę poczekać po prostu i poczekamy jeszcze chwilę. No powiem tak, nie odpuszczę mu generalnie. O, to jest właśnie ten zewciu, więc tego zewcia nie będziemy hitać, żeby on właśnie myślał, że nas tutaj nie ma. Oby tylko on nie przyszedł sprawdzić tutaj. No właśnie, on tutaj rozkopuje już. Dobra, przy ten zewciu sprawdzić, czy ja tutaj właśnie czekam. Co za głupta, sprawdził właśnie, czy ja jestem tutaj. Dobra, muszę w jakąś inną lokalizację, bo ziomal będzie wiedział właśnie, że tutaj kampię. Dobra, nie wiem, pójdę na przykład tutaj. O, i sobie tutaj poczekam za tamtym typem. Może się uda. Ty, ale ten zewciu to jest cwaniaczek. On jest na cheatach! On coś do mnie pisał na PW! Ja pierdykam, ten chłop jest odpalony! Nie, nie, tego się nie spodziewałem. No to nie jest ziomal, nie? Się kurde zdradził. Okej, tepnęła nas kolejna osoba. No i tu się wydaje mi, że może być grubo, bo jest to ziomal z GVP-em. No i jest to typek odpalony? Tak, mamy cheatera. Ja pierdziele, nie wierzę. Jeszcze mi tego brakowało, żebym na cheatera trafił. Nie, po prostu zarąbiście. Nie, no to świetnie, nie? I jeszcze cheater mnie tu klepie. Jakaś Zuzia. Co to ma być? Nie, tą anarchię to już po prostu wali na głowę do reszty. Dobra, no mamy gościem kratkę, więc sobie go tutaj no raczej powinniśmy killnąć. A jeżeli nie, to i tak dostaniemy backupa za tą Zuzię. No ale dobra, no ziomal będzie raczej tutaj przez nas uciechany. Ach, co za serwer. Na tym anarchia ostatnio to jest naprawdę szok. Szok naprawdę, co tutaj się dzieje. Ludzie normalnie sobie na cheatach nawalają. Nieźle, tutaj jest jakiś kolejny typek, mi się ogólnie wydaje, bo słyszałem jakieś rozkopujące się bloki. Ale dobra, czy naliczyło nam killa? Tak, naliczyło nam killa. Mamy 0,3%.
Ja pierdziela. Nie, no nie, to jest niemożliwe po prostu. Co tutaj się dzieje na tej anarchii? Tutaj cheater, tu to. Ach, jajku. Okej, typamy do ostatniej osoby, no i zobaczymy, gdzie będziemy. Mam nadzieję, że to ostatnie typnięcie nie zakończy się deadem. Jest to, moi drodzy, tutaj trap ze zrzucaniem. No i wpa pięknie sobie tutaj ten XW mi padł. No i co? Szybko go podmieniliśmy, gościu sobie spadł, a tutaj ktoś na dół zeskoczył po jego itemy. Czy nie wiem, czy ktoś tam jeszcze jest? Chyba tam nikogo już więcej nie ma. Ale ktoś jego itemy szybko podwędził. No i to tak ogólnie też trap takich dla bobasków, tak? Bo tutaj no trap w neterze, więc no pozdro totalne, nie? No ale dobra, tepnięcia zrobione. O, jest tam właśnie ten XW. Hitnijmy go jeszcze raz, żeby stracił serce, bo chyba straci serce, go killniemy. Mi tam tych pereł nie szkoda, więc mogę sobie go normalnie tutaj po prostu schitać. Myślałem, że to jest chyba, to jest jakiś enchantable, nieważne. On się tam spali czy nie? Elo, gościu. No i na razienko. No i mamy 4 kile, czyli 0,4%. No i dobra, moi drodzy, ja bym wam pięknie chciał podziękować za oglądanie tego odcinka. Mieczek Excalibur został przez nas przetestowany, także mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał. Zobaczmy sobie, ile ten mieczek aktualnie na rynku kosztuje. No i czy tutaj właśnie... Dobra, nabijają się te zabójstwa, czyli można kupować na przykład mieczek z rynku, który ma już wbite 1000 zabójstw. Okej, okay, aktualnie najtańszy jest za 380 koła. Ja wystawię go za 340 tysięcy. Może ktoś go kupi i coś na nim po prostu zarobimy. Także zobaczmy, czy się wystawił dobrze. Tak, 340 koła. No i co, widzowie? Generalnie mieczyk uważam, że to będzie fajna sprawa, tylko wbicie 1000 kili na nim, żeby on działał, no to będzie, że tak powiem, dosyć duży problem i nie będzie to najłatwiejsza rzecz i tak naprawdę z tego miecza będą korzystać tylko najbogaci oraz tylko i wyłącznie największe prosy, które zapewne będą miały totem ułaskawienia. Kupiłem trochę ryzykownie ten miecz właśnie bez totemu ułaskawienia, żeby pokazać wam go na odcinku, także mam nadzieję, że doceniliście to łapeczką w górę, subskrypcją oraz dzwoneczkiem. Także co, widzowie? Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Pozdro!